Franciszek urodził się 7 kwietnia 1506 roku na zamku Xavier w kraju Basków. Jego ojciec był doktorem Uniwersytetu w Bolonii, prezydentem Rady Królewskiej Nawary. W 1525 roku Franciszek podjął studia teologiczne w Paryżu. Po uzyskaniu stopnia magistra przez jakiś czas wykładał w Collège de Montbouvet, gdzie zapoznał się z świętym Piotrem Faberem, zaś kilka lat potem ze świętym Ignacym Loyolą. Niebawem zamieszkali w jednej celi. Mieli więc dość okazji, by się poznać, by przedstawić swoje zamiary i ideały. Równocześnie Franciszek rozpoczął na Sorbonie studia teologiczne zamiarem poświęcenia się na służbę Bożą. Duszą całej Trójki i duchowym wodzem był święty Ignacy. Razem też obmyślili utworzenie pod sztandarem Chrystusa nową rodzinę zakonną, oddaną bez reszty w służbę Kościoła Chrystusowego. Potrzeba nagliła, gdyż właśnie w tym czasie Marcin Luther rozwijał kampanię przeciwko Kościołowi, a obietnicą zagrabienia majątków kościelnych pozyskał sobie część magnatów niebieskich i innych krajów europejskich. Dnia 15 sierpnia 1534 roku w Montmartre, w kaplicy męczenników, wszyscy trzej przyjaciele oraz czterech innych towarzyszy złożyli śluby zakonne, poprzedzone ćwiczeniami duchowymi pod kierunkiem świętego Ignacego. W 2 lata potem wszyscy udali się do Wenecji, by drogą morską jechać do Ziemi Świętej. W oczekiwaniu na statek usługiwali w przytułkach i szpitalach miasta. Kiedy jednak nadzieja rychłego wyjazdu zbyt się wydłużała, gdyż Turcja spotęgowała wtedy swoją ekspansję na kraje europejskie, a w jej ręku była Ziemia Chrystusa, wszyscy współzałożyciele Towarzystwa Jezusowego udali się do Rzymu. Tam Franciszek otrzymał święcenia kapłańskie 24 czerwca 1537 roku. Miał już wtedy 31 lat. W latach 1537-1538 Franciszek apostołował w Bolonii, a potem powrócił do Rzymu, gdzie razem z towarzyszami oddał się pracy duszpasterskiej oraz charytatywnej. Dnia 3 września 1540 roku papież Paweł III zatwierdził ustnie Towarzystwo Jezusowe, a 27 września tego samego roku osobną bullą dał ostateczną aprobatę nowemu dziełu, które niebawem miało zadziwić świat, a Kościołowi Bożemu przynieść tak wiele wsparcia. W tym samym czasie przychodziły do świętego Ignacego naglące petycje od króla Portugalii, Jana III, żeby wysłał do niedawno odkrytych Indii swoich kapłanów. Święty Ignacy wybrał grupę kapłanów, do których na ochotnika zgłosił się Franciszek Xawery. On też został kierownikiem tej wyprawy misyjnej. Franciszek z małą grupą oddanych sobie towarzyszy opuścił Rzym 15 marca 1540 roku, by go już więcej nie zobaczyć. Udał się zaraz do Lizbony, stolicy Portugalii, by załatwić wszelkie formalności. Wolny czas w oczekiwaniu na okręt poświęcił posłudze wobec więźniów i chorych oraz głoszeniu Słowa Bożego. 7 kwietnia 1541 roku, zaopatrzony w królewskie pełnomocnictwa oraz mandat legata papieskiego, wyruszył na misję do Indii. Po długiej i bardzo uciążliwej podróży, w warunkach nadal prymitywnych, wśród niebezpieczeństw, przybył do Mozambiku w Afryce, gdzie musiał czekać na pomyślny wiatr, bowiem żaglowiec nie mógł dalej ruszyć. Franciszek wykorzystał czas, by oddać się posłudze chorym. W czasie zaś całej podróży pełnił obowiązki kapelana statku. Wszakże trudy podróży i zabójczy klimat rychło dały o sobie znać. Franciszek zapadł na śmiertelną chorobę, z której jednak cudem został uleczony. Kiedy dotarł na wyspę Sokotry, leżącą na południe od Półwyspu Arabskiego, okręt musiał się powtórnie zatrzymać. Tu Franciszek znalazł grupę chrześcijan zupełnie pozbawionych opieki duszpasterskiej. Zajął się nimi, a odjeżdżając przyrzekł o nich pamiętać. Wreszcie po 13 miesiącach podróży 6 maja 1542 roku statek przybył do Goa, politycznej i religijnej wówczas stolicy portugalskiej kolonii w Indiach. Spora liczba Portugalczyków żyła dotąd bez stałej opieki kapłanów. Święty zabrał się energicznie do wygłaszania kazań, katechizacji dzieci i dorosłych, spowiadał, odwiedzał ubogich.
Następnie zostawił kapłana towarzysza w Goa, a sam udał się na tak zwane wybrzeże rybackie, gdzie żyło około 20 tysięcy tubylców rybaków pozyskanych dla wiary świętej, lecz bez duchowej opieki. Pracował wśród nich gorliwie 2 lata. W kwietniu 1549 roku z portu Goa Franciszek wyruszył do Japonii. Po 4 miesiącach, 15 sierpnia, wylądował w Japonii. Tam szukał sposobności do pracy misyjnej. Udał się na wyspę Kyushu, gdzie pomyślnie pokierował akcją misyjną. Łącznie pozyskał dla wiary około 1000 Japończyków. Zostawił przy nich 2 kapłanów dla rozwijania dalszej pracy, a sam powrócił do Indii. Uporządkował sprawy diecezji i parafii, utworzył nową prowincję zakonną, założył nowicjat zakonu i dom studiów. Postanowił także trafić do Chin. Misja ta jednak nie została dokończona. Franciszek, utrudzony podróżą i zabójczym klimatem, rozchorował się na wyspie Sancian i w nocy z 2 na 3 grudnia 1552 roku oddał Bogu ducha, zaledwie w 46 roku życia. Ciało pozostało nienaruszone rozkładem przez kilka miesięcy, mimo upałów i wilgoci panującej na wyspie. Przewieziono je potem do Goa, do kościoła jezuitów. Tam spoczywa do dnia dzisiejszego. Relikwia ramienia świętego przewieziono do Rzymu, gdzie znajduje się w jezuickim kościele Il Gesù we wspaniałym ołtarzu świętego Franciszka Xaverego. Z pism świętego Franciszka pozostały jego listy. Są one najpiękniejszym poematem jego życia wewnętrznego, żaru apostolskiego, bezwzględnego oddania sprawie Bożej i zbawienia dusz. Do chwały błogosławionych wyniósł Franciszka Xaverego papież Paweł VI w roku 1619, a już 3 lata potem, w 1622, kanonizował go papież Grzegorz. W roku 1910 papież Pius X ogłosił świętego Franciszka Xaverego patronem dzieł rozkrzewiania wiary, a w roku 1927 papież Pius XI ogłosił go wraz ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus głównym patronem misji katolickich. Jest patronem Indii i Japonii oraz misjonarzy, orędownikiem w czasie zarazy i burz. W ikonografii święty Franciszek Xawery przedstawiany jest w stroju jezuickim, obszytym muszelkami lub w komży i stule. Niekiedy otoczony gronem tubylców. Jego atrybutami są gorejące serce, krab, krzyż, laska pielgrzymia i stuła. Módlmy się. Boże, Ty przez misjonarską działalność świętego Franciszka Xawerego pociągnąłeś do światła Ewangelii liczne narody. Daj wszystkim wiernym tą samą gorliwość w rozkrzewianiu wiary, aby na całej ziemi Kościół Święty cieszył się z nowych wyznawców. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.